kolejnym wideo z serii Scene um Eins. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jakie słowa najczęściej łączą się ze słowem der Tisch. I w ogóle będzie dużo zwrotów tym razem. Zaczynamy. Czasownik numer jeden to sich setzen, czyli siadać. Kommen Sie herein und setzen Sie sich an den Tisch. Proszę wejść i usiąść do stołu. Akkusativ. Czasownik numer dwa to am Tisch sitzen, czyli siedzieć przy stole. Dativ. Die Gäste sitzen am Tisch. Goście siedzą przy stole. Czasownik numer trzy to decken, czyli nakrywać do stołu. Der Tisch ist für fünf Personen gedeckt. Stół nakryty jest dla pięciu osób. Czasownik numer cztery to wischen, czyli ścierać. Ich wische die Krümel nach dem Frühstück vom Tisch. Ścieram okruchy po śniadaniu ze stołu. Numer 5 to zu Tisch sein, czyli być na obiedzie. A może się tak zdarzyć, ktoś zadzwoni, ale możemy odpowiedzieć. Ruf mich später an, ich bin zu Tisch. Zadzwoń do mnie później, jestem na obiedzie. Numer 6 to przyimek aus. Aus oznacza z, być wykonanym z jakiegoś materiału. Po tym nie potrzebujemy rodzajnika, więc lubimy tę zasadę. Der Tisch ist aus Holz oder aus Kunststoff. Stół jest z drewna albo z tworzywa sztucznego lub jakiegokolwiek innego materiału. Numer 7 to zwrot. Jemand den über den Tisch ziehen, to znaczy nabrać kogoś. Sehr lustig. Er hat mich über den Tisch gezogen. Bardzo śmiesznie. Nabrał mnie. Mamy tutaj przyimek über. Natomiast zwrot numer 8 występuje z przyimkiem unter. I brzmi on tak. Jemand den unter den Tisch trinken. Czyli upić kogoś do nieprzytomności. Dosłownie upić tak, że wyląduje pod stołem. Stąd się prawdopodobnie to wzięło. Hans hat Helmut unter den Tisch getrunken. Er ist ja trinkfest. Hans upił Helmuta do nieprzytomności, ale on ma mocną głowę. Czyli tu mieliśmy über, tu mieliśmy unter. Numer 9 to zwrot. Mit etwas reinen Tisch machen. Dosłownie zrobić z czymś czysty stół. Chodzi o to, że robimy z czymś porządek, wyjaśniamy jakąś sprawę. Na przykład w tym zdaniu. Die Politiker haben mit Marihuana-Affäre reinen Tisch gemacht. To znaczy, że politycy wyjaśnili tę aferę z marihuaną. I numer 10 to zwrot. Unter den Tisch fallen, to znaczy być pomijanym, nie branym pod uwagę. Das Gesetz fällt immer wieder unter den Tisch. Ta ustawa zawsze jest pomijana. Vielen Dank für heute. Bardzo ucieszę się z łapki w górę oraz oczywiście subskrypcji i zapraszam do następnego wideo. Tschüss!